Witam, zapraszam na prezentację opon pana Racer Gravel King SS w rozmiarze 43C. Gravel King to guma chyba już kultowa, występuje w kilku odmianach. Szybkim sliku, tak jak mój SS, czyli semi-slick, odmianie z grubszym bieżnikiem SK, uniwersalnej wersji na wszystkie warunki AC i najagresywniejszej do ciężkiego terenu i błota EXT. Dla osób jeżdżących ostrzej i potrzebujących dodatkowej ochrony, pana Racer stworzył linię Plus, wyposażoną we wkładkę ProTight Shield, dzięki której opony posiadają zwiększoną wytrzymałość i odporność na przebicia. Ma to jednak też swoje minusy. Dodatkowa wkładka to większa masa i większe opory toczenia. Takich właśnie drobnych, ale znaczących szczegółów dowiedziałem się z tej strony testującej opony, która pomogła mi podjąć decyzję o kupnie tych Gravel Kingów, a na którą serdecznie Was zapraszam. A jeśli jeszcze nie wiesz, jakie opony wybrać dla siebie, to sprawdź moje wcześniejsze filmy, do których linki znajdziesz w prawym górnym rogu i opisie. Gdybyś miał już dość nudnych, czarnych opon, budujesz jakiś customowy rower lub po prostu chciałbyś się wyróżnić, pana Racer oferuje Gravel Kingi w kilku kolorach i oczywiście z brązowym bokiem. Ta wersja Gravel Kinga waży 490 gram i na obręcz o szerokości wewnętrznej 20 mm mierzy dokładnie tyle, ile zapewnia nas producent, czyli 43 mm. Nie najniższa waga i gruby bieżnik gwarantują jej dużą wytrzymałość i wysoką odporność na przebicia. SS to kompromis między klasycznym slickiem i wersją SK, więc myślę, że jest idealnym wyborem dla osób, które około 80-90% swojego czasu spędzają na asfalcie i tylko okazjonalnie zjeżdżają na jakieś ubite drogi i ścieżki. Jej jakość wykonania jest bardzo dobra, ale czego innego można było się spodziewać po Japończyku? Nie miałem najmniejszego problemu z jej założeniem, po którym okazało się, że opona nie ma żadnego bicia i jest idealnie prosta. Gravel King SS można dostać już od około 150 zł i myślę, że to bardzo dobry stosunek ceny do jakości i możliwości, jakie daje ta opona. Dzięki za obejrzenie, jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach, a jeśli filmik Ci się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!